Zgodnie z tym, co zapowiedziała w ubiegłym tygodniu Irena Łukaszuk, dyrektor ośrodka rehabilitacji w Suwałkach, dzisiaj niemal w komplecie fizjoterapeuci wrócili do pracy i tym samym wznowiono realizację ambulatoryjnych świadczeń rehabilitacyjnych. Jak nas poinformowała Lucja Kalinko-Przekop, zastępca kierownika sekcji organizacyjno-prawnej ośrodka rehabilitacji, trzech fizjoterapeutów przebywa na dłuższych zwolnieniach lekarskich i jedna osoba jest na urlopie wypoczynkowym. Żadne z żądań protestujących na waryńskiego fizjoterapeutów nie zostało dotąd spełnione, informuje nas Jarosław Kendra. Dlaczego zatem fizjoterapeuci wrócili do pracy z pacjentami? Koordynator fizjoterapeutów pracujących w ośrodku z rozbrajającą szczerością wyznał, że, i tutaj cytat, sytuacja jest trudna, ponieważ lekarze odmawiają wystawiania zwolnień chorobowych. Zapytany o kolejne kroki protestujących, Jarosław Kendra poinformował nas, że zgodnie z zaleceniem ministra Szumowskiego złożyli do dyrekcji ośrodka pismo. Oczekują, że dyrekcja placówki wyjaśni im, kiedy ośrodek otrzymał pieniądze i na co zostaną one wydane. Prócz zalecanego przez ministra Szumowskiego listu do dyrektora, fizjoterapeuci złożyli też na ręce pani dyrektor listę swoich postulatów. Jarosław Kendra zapytany, czy do głodujących fizjoterapeutów dołączy przedstawiciel suwalskiego ośrodka, odpowiedział: myślimy.